Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, czwarty rozdział, pierwszy werset? Usprawiedliwienie pochodzi od Boga. Rzymian 4:1. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham? Pra-Ojciec nasz, według ciała. Apostoł Paweł mówi o Abrahamie jako naszym Ojcu. Ten patriarcha jest ważną osobą dla narodu izraelskiego, ale także dla nas wierzących w czasie łaski. Rzymian 4 rozdział 2 do 3. wersetu mówi, bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem, bo co mówi pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Abraham mógłby się chlubić, gdyby był usprawiedliwiony z uczynków. Lecz tak nie było. Abraham uwierzył Bogu na słowo i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Wersety listu do Rzymian, czwartego rozdziału, od czwartego do piątego wersetu. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jeśli ktoś pracuje i otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę, to nazywa się to zapłatą. Jeśli ktoś nie pracował, a mimo to otrzymał pieniądze, to nie jest płaca, ale podarunek. Właśnie Bóg dał nam taki podarunek, gdy uwierzyliśmy w Niego. Abraham już tego wcześniej doświadczył. List do Rzymian, czwarty rozdział, od szóstego do ósmego wersetu, mówi, jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Dawid był ważną postacią dla Izraelitów i jest ważny również dla każdego z nas. Dostąpił on przebaczenia. Bez uczynków i stał się szczęśliwy. Potwierdza to cytat z Psalmu 32, wersetu pierwszego. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Wyrażenie odpuszczone, przebaczone znajdujemy tylko tutaj, w liście do Rzymian. Ten fakt jest kilku. Krotnie wspomniany i nie mamy co do tego wątpliwości. Apostoł Paweł mówi też o usprawiedliwieniu. Różnica między przebaczeniem i usprawiedliwieniem jest wyjaśniona w Piśmie Świętym, w rozdziale 5, czyli Rzymian, 5:1. Boża oferta jest skierowana do wszystkich ludzi? Rzymian czwarty rozdział od 9 do 10 wersetu mówi czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych. Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. Otóż Abraham uwierzył, zanim został obrzezany. Dlatego jest on ojcem wierzących, którzy nie są obrzezani. Są to ludzie, którzy wywodzą się z bezbożnego środowiska. Szczęścia, Usprawiedliwienia dostępuje więc również wiedzon, wierzący pochodzenia pogańskiego, nieżydowskiego. List do Rzymian, czwarty rozdział od 11 do 12 wersetu, mówi nam: I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był Ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych, i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość i aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też występują albo wchodzą, wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Apostoł Paweł mówi dalej, że Abraham otrzymał pieczęć obrzezania jako potwierdzenie swojej wiary. Dlatego jest także ojcem wierzących, wywodzących się z różnych religii. Oni także dostępują przywileju usprawiedliwienia. Dziedzictwo, jak wiemy, pochodzi z obietnicy. I List do Rzymian, czwarty rozdział od 13 do 16 wersetu, mówi, Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary, bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwecz się obróciła, gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Kiedy apostoł Paweł mówi tutaj o dziedzictwie, ma na myśli przyszłość wierzących. Obejmuje ona nasze wejście do nieba i wszystko, co się z tym wiąże. Nie zasłużyliśmy sobie na ten dział w niebie przez przestrzeganie prawa Bożego, ponieważ zakon rodzi gniew. Przyniósłby nam potępienie przed wielkim białym tronem i straszną przyszłość w piekle. Chodzi o to, że żaden człowiek nie jest w stanie sprostać wymaganiom prawa Bożego. Nasze dziedzictwo nie jest oparte na przestrzeganiu prawa, ale na wierze w Pana Jezusa Chrystusa i łasce Pana Jezusa Chrystusa. To pokazuje nam dwie strony naszej przyszłości. Tę przyszłość nabywamy przez wiarę to jest strona człowieka. Jest nam podarowana z łaski, to jest strona Boga. Ta wspaniała, szczęśliwa przyszłość wierzących jest pewna, bo opiera się na obietnicy Boga. A skoro opiera się na obietnicy Boga, to ona jest bardziej niż pewna. Jest po prostu obietnicą Bożą, najpewniejszą rzeczą we wszechświecie i dalej. Następny podpunkt będzie dotyczył Rzymian 4:17 i dalej. Bóg potrafi ożywić ze śmierci. I tym chciałbym się zająć następnym razem. Niech Bóg Ci błogosławi.